Pachnące lasem igliwie, do tego ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, bombki, zwłóczki, łańcuchy, bałwany, anioły, no i oczywiście kolędy, które rozbrzmiewają na starówce. Zielonogórzanie na dobre poczuli atmosferę świąt. Choinki, bo Boże Narodzenie się zbliża, tak? To tak, kolędy, piękna choinka duża. A przyszła pani celowo po coś, zobaczyć jakieś ozdoby, prezenty? Nie, przy okazji na spacer i mówię, o, jest jarmark. I tak sobie przechodzimy, póki dzieci pozwolą. Jarmark bożonarodzeniowy to już deptakowa tradycja. Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia na starówce można zaopatrzyć się we wszystkie świąteczne gadżety. Ozdoby przygotowane przez rękodzielników tradycyjnie można zakupić w drewnianych chatach rozstawionych przy ratuszu. Jest na czym zawiesić oko. Kto szuka ciekawych ozdób na świąteczne drzewko lub wigilijny stół, powinien odwiedzić to miejsce. Sama projektuję, narysuję sobie najpierw, robię sobie potem szablonik i wycinam i robię, kleję. To jest sklep. Robię, o widzi pan, o takie kot, pieski, kotki. Co jeszcze? Tam mam całą masę korali ze skóry. To foremki są, jest ułatwienie, ale jest to praca też duża, no. Bo trzeba najpierw kupić tą foremkę, a później jak się ją zakłada knotek, gumki, trzeba poczekać, żeby zastygło. Także robi się taśmowo różne figurki od razu. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa już po raz kolejny wystawia się na jarmarku. Podopieczni stowarzyszenia oraz rodzice i opiekunowie sami wykonali te świąteczne ozdoby. Mają też coś, co z pewnością przyda się w każdym domu, czyli kalendarz na nowy 2017 rok. No jak widać, można kupić bombki, stroiki, kalendarz, który był przygotowany specjalnie na nowy rok. Takie świąteczne po prostu akcenty. Jarmark bożonarodzeniowy na starówce biegnie od ratusza aż do pomnika Bachusa. Tradycyjnie podzielony jest na strefy. Oprócz rękodzieła można trafić tam na tradycyjne bombki oraz migające we wszystkich kolorach lampki. Kto jeszcze nie ma pomysłu na prezent, może skusi się na drobny upominek, perfumy, skórzany portfel czy rękawiczki. Jest też coś dla smakoszy, sery, miody i wędliny. Wyroby własne cieszą się wzięciem. Tak spacerkiem po coś konkretnego, po jakieś prezenty, ozdoby? Nie, no na razie okupiliśmy trochę wędlin, bo to takie ze swojej spróbowałem i kaszankę bardzo lubię, swojej roboty, rzeczywiście prawdziwa. Ja mam do tego faceta, czy mi przypomni modela ta kaszanka i rzeczywiście prawdziwa była. W niedzielę na starówce odbędzie się miejska wigilia. Posiłki będą wydawane od godziny 13.30. O 15.30 świąteczne życzenia zielonogórzanom złożą biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz prezydent miasta. Wydarzenie odbędzie się przy dźwiękach muzyki góralskiej, a na zakończenie harcerze przekażą światełko betlejemskie. Jarmark bożonarodzeniowy na deptaku potrwa do 22 grudnia. Wystawcy są dostępni dla mieszkańców w godzinach od 12 do 19.